Pani marszałek, Wysoka Izbo. Cieszy fakt, że wszystkie liczące się media, liczni dziennikarze i publicyści w sposób jednoznaczny piętują osoby gloryfikujące faszystowski totalitaryzm, przez co opinia publiczna otrzymuje spójny i jednoznaczny przekaz dotyczący takich gorszących i niezgodnych z prawem zachowań. Z satysfakcją pragnę zauważyć, że najwyżsi przedstawiciele polskiego rządu, a także liderzy partii opozycyjnych zgodnie potępiają zachowanie osób, które widzieliśmy w filmie nagranym i emitowanym przez TVN. Przypomnę, że kodeks karny zakazuje i przewiduje sankcje karne za propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa o symbolice faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. W świetle powyższego, jak mamy traktować ignorowanie, tolerowanie, a nawet afirmowanie totalitaryzmu komunistycznego, który był obok faszyzmu i nazizmu najstraszniejszym w historii ludzkości systemem, który pochłonął więcej ofiar niż nazizm, który jako pierwszy wprowadził obozy koncentracyjne, który powstał wcześniej niż nazizm i funkcjonuje w niektórych częściach świata dłużej, bo do dnia dzisiejszego. Jak panie i panowie posłowie, media oraz wspomniani przeze mnie przedstawiciele podchodzą do pojawiających się w przestrzeni publicznej komunistycznych symboli w rodzaju sierpa i młota czy czerwonej gwiazdy? Jak odbierają wizerunki Lenina, Marksa, Engelsa, Trockiego, Che Guevary podczas pochodów pierwszomajowych? Jak interpretują istnienie w naszym kraju Komunistycznej Partii Polski? Co sądzą o stronach internetowych, na których propagowana jest ideologia komunizmu, celebrowana jest rocznica przewrotu bolszewickiego w Rosji, prezentowani są jako wzory do naśladowania Feliks Dzierżyński, Mao Tse-tung czy Włodzimierz Lenin? Prawica Rzeczypospolitej od chwili powstania naszej partii w 2007 roku domaga się ścigania osób propagujących komunistyczny totalitaryzm, ale wymiar sprawiedliwości nie stanął na wysokości zadania, aby z tym zjawiskiem skutecznie się zmierzyć. Działacz Prawicy Rzeczypospolitej Piotr Strzembosz między 2007 a 2016 siedmiokrotnie składał wnioski do prokuratury rejonowej w Warszawie Śródmieście, której domagał się ścigania osób propagujących zbrodniczy system komunistyczny podczas obchodów 1 maja. Niestety, prokuratura za każdym razem umarzała postępowanie lub wręcz odmawiała jego wszczęcia, a sąd zajmujący się kontrolą instancyjną decyzji prokuratorskich te działania aprobował. 23 stycznia 2017 roku Piotr Strzembosz oraz prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek skierowali do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro pismo w tej sprawie, w którym między innymi zwrócili się z apelem o zainicjowanie działań zmierzających do skutecznego egzekwowania prawa. W marcu 2017 roku otrzymali odpowiedź od pierwszego zastępcy prokuratora generalnego Bogdana Święczkowskiego, w której otrzymali zapewnienie, że wszystko jest w porządku, ale dla pewności prokuratora krajowa jeszcze raz przyjrzy się tego typu sprawom. Treść tego pisma świadczy, że polski wymiar sprawiedliwości nie dostrzega jawnego łamania prawa przez propagowanie jednego z dwóch najgroźniejszych totalitaryzmów – komunizmu. Prokuratura od kilku dni zajmuje się organizacją Duma i Nowoczesność, która swoje haniebne czyny popełniała w lesie bez udziału osób postronnych, a mimo pisemnych wniosków nie zajmuje się organizacjami, które od kilkunastu lat swoje haniebne, niezgodne z prawem czyny popełniają na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat z Alejami Jerozolimskimi w Warszawie, prezentując symbole komunistycznego totalitaryzmu, transparent z nazwą Partii Komunistycznej Partii Polski, transparenty z wizerunkami Lenina i innych komunistycznych towarzyszy. Czy doczekamy się potępienia, ścigania i skazania osób propagujących komunistyczny totalitaryzm? Za kilka miesięcy odbędą się tak zwane pochody pierwszomajowe. W tym dniu przekonamy się, czy w Polsce obowiązuje uchwalona w tej Izbie konstytucja. Przekonamy się, jaką rangę ma uchwalona w tej Izbie ustawa kodeks karny. Przekonamy się, kto będzie ścigany, sądzony i karany, czy polskie prawo jest martwym lub wybiórczo interpretowanym zapisem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła.